Dzień dobry, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy widzowie, zapraszam do analizy 11. partii meczu o Mistrzostwo Świata pomiędzy Janem Niepomniażcim, Rosja. A Magnusem Karlsenem, Norwegia, Mistrzostwo Świata. No to to jest zaszczytny tytuł. Naprawdę niesamowita sprawa dla jednego z tych zawodników. No i panowie, tutaj przy wyniku 6,5 dla Karlsena do 3,5 dla Niepomniaciego. W tym momencie ta partia może już zadecydować o tytule Mistrza Świata. No i przejdźmy do analizy. E4, tak rozpoczął Nepo, E5 odpowiedział Carlsen. No jest Carlsen w tak komfortowej sytuacji, że może po prostu próbować remisować dwie rundy i zostać tym Mistrzem Świata, więc no Nepo na pewno jakieś tutaj, mam nadzieję, że ciśnienie takie pozytywne ma, żeby wygrywać partię, no zobaczymy, jak te ruchy się tutaj toczyły. Goniec na c4, skoczek f6, no i to jest ciekawe, co zagrał Carlsen, dlatego, że prowokuje przeciwnika do zagrania skoczka na, skoczkiem na g5, to jest tak zwana obrona dwóch skoczków, no i tutaj często widzimy taki obrazek, że Goniec ze skoczkiem atakują punkt F7. Jednakże nie ma co się martwić, absolutnie jest to normalna sprawa. Tutaj ruch D5 jest takim posunięciem, który dobrze wygląda, ale nie będę wchodził tutaj w teorię. Ja powiem szczerze, bardzo lubię grać taki schemat czarnymi. No ale są zwolennicy oczywiście też białych. Dobrze, przejdźmy jak, do partii, jak było tutaj poruszane, jak bo, jakie były ruchy. Mianowicie D3. Goniec zagrał na C5. Posunięcie C3. No, partia włoska na szachownicy. Czyli to, ten obrazek już widzieliśmy w tym meczu. Posunięcie D6. Roszada ze strony białych. No i ruch A5. Bardzo ciekawe posunięcie, dlatego że przeszkadza w zagraniu B4, żeby tutaj m, tego gońca po prostu schować, i też, żeby ten goniec miał tutaj swobodę. No, takie łap, łapanie przestrzeni poprzez taki ruch A5, aczkolwiek można też grać A6 na pewno bez problemu. Yy, I teraz tak bierze E1. Goniec zagrał na A7. Od razu tutaj Magnus schowa tego gońca, i skoczek A3. Niestandardowe troszeczkę zagranie, lecz w ogóle się nie przejmujemy, bo to jest posunięcie na pewno teoretyczne i chodzi o to, że skoczek na bandzie no, nie stoi zbyt atrakcyjnie, jednakże może się fajnie odbić i ruszyć na przykład na pole C2, żeby poruszyć się dalej do centrum. Prawdopodobnie to będzie jego droga, chociaż też skoczek B5 nie wykluczam, bo zawsze atakujemy gońca. H6 ze strony czarnych, tutaj widzimy ładnie ogranicza gońca Magnus. Skoczek C2, czyli tutaj widzimy, że. Idzie plan NEPO prosty, oczywiście tutaj Roszada. Koniec E3. Tu się y, nic takiego spektakularnego jeszcze nie dzieje w tej partii włoskiej. Wymiana gońców nastąpiła. Skoczek wybił. Bierze E8, czyli takie przestawianie troszeczkę figur y, i posunięcie A4. No tutaj widzimy pion za pion, żeby tutaj przestrzeni nie było. Czasami jest tak, że Magnus bardzo lubi zagrywać takie posunięcia A5, więc prawdopodobnie ruch A4 to jest taki standard. Goniec E6. Zobaczcie jaki komfort gry mają czarne, gdy, no mówiąc w cudzysłowie, nie muszą wygrywać. Aczkolwiek... Tak przestrzegam oczywiście osoby też początkujące, czyli zaczynające swoją przygodę z szachami, ale i nie tylko, że taka typowa gra na remis, bo na przykład gramy w turnieju i remis nam wystarcza do pierwszego miejsca i będę zapychał pozycję, będę próbował zremisować i będzie świetnie, będę miał pół punktu i zdobywam pierwsze miejsce. A otóż okazuje się, że jak będziemy grać na remis, to często jest tak, że przegrywamy partię, więc raczej trzeba próbować grać każdą partię na wygraną, a jak wyjdzie remis, no to wtedy świetnie. Tylko zaznaczam, że Magnus nie gra tej partii na remis, aczkolwiek gra tak kontrolnie, bardzo swobodnie. Stara się tutaj grać w taki sposób, żeby partii na pewno nie przegrać, a czekać na swoją okazję, na jakąś kontrę. Wieża bije E6. Zwróćmy uwagę, co by było, jakby zbił pionek na E6. Mianowicie Hetman B3 mógłby zagrać i. no. Atakować na E6, atakować na B7 to taki typowy ruch właśnie w tych schematach Hetman B3, tylko ten Hetman nic absolutnie tutaj złego nie robi. I co ciekawe, można by było zagrać Hetman D7. Hetman D7 tutaj wszystko ładnie broni. Pytanie, czy można zbić pionka? Ale myślę, że większość osób już widzi odpowiedź. Oczywiście pionka zbić nie wolno, bo jest wieża z F na B8 hetman jest w pułapce. To są takie typowe pułapki, nie tylko w partii włoskiej. Więc po wybiciu wieżą na E6 Hetman zagrał mimo wszystko na B3. Posunięcie B6, tak już dla świętego spokoju wieża AD1 widzimy, te figury ustawiają się tutaj w centrum, na pewno będą się działy jakieś przełomy typu D4 skoczek zagrywa na E7. No D4 jest jeszcze chyba jest niemożliwe ze względu, że. Jemy i tutaj pionek na 4 ma problem. H3, czyli na taki lufcik typowy, Hetman D7, skoczek na H2. No i ten, ten ruch, skoczek H2 jest taki nieco, może nietypowy dla niektórych osób. Lecz to jest takie przestawienie skoczka na pole G4 i prawdopodobnie po wymianie tutaj, no ten skoczek z E3 po prostu stałby dobrze. Znaczy, jak sobie to wytłumaczyć? No, przede wszystkim, skoczek F6 może być taką aktywną figurą u czarnych. No więc skoczek. Chcę ruszyć na G4 i tę aktywną figurę wymienić, troszeczkę zmniejszyć ciśnienie w centrum. Jeśli chodzi o figury. Wieża zagrywa na D8 i właśnie skoczek zagrywa na G4. Po wybiciu co ciekawe, bijemy pionkiem właśnie do centrum. To jest bardzo ładny ruch. Tu skoczek świetnie też na F5 może mieć placówkę, ale Magnus przystępuje do fajnej akcji. Mianowicie skoczek na G6, no tak, jest taki ruch. Można tak próbować i tam na F4 niby. Ale skoczek się przydaje teraz w bardzo ważnej rzeczy, mianowicie D5. D5, czyli atak w centrum. E, tutaj Magnus, jak już widzimy po tym posunięciu, nie gra na remis. On próbuje coś zrobić. E, I teraz po ruchu D4, no, zrobiło się ciekawie. Mianowicie, no, widzimy jak już tutaj są cztery pionki w centrum, świetnie ustawione. Ciężkie figury również tutaj bardzo mocno patrzą na te centrum. No i jak grać dalej? Otóż e, czarne zbiły pionkiem na d4. Jeżeli byśmy zbili pionkiem na E4, no to troszkę gorsza wersja. Nie jest to oczywiście jakaś tam tragiczna sprawa, ale pionek mógłby wybić na E5 i widzimy atak, Hetman musiałby uciec. Hetman C4. No i bardzo przyjemnie to wygląda dla białych z tego względu, że raz, że tu atakujemy, a dwa, że atakujemy pionka na C7. No i myślę, że czarne oczywiście czarne tutaj ratują się bez problemu, grając na przykład skoczek C6, ale po co kusić los i ryzykować, jak można grać na swoich warunkach? To jest kwestia oczywiście bardzo dokładnego przeliczenia wariantu, co Magnus robi perfekcyjnie i zagrywa najlepszy ruch w pozycji. E bije na D4. No i tu jest wtrącenie. E bije na D5 i wieża zagrywa na E4. No, ta wieża tutaj e, może narobić trochę problemu. Ale cały myk też polega na tym, że ta wieża pilnuje pionka D4 i jak zbijemy pionkiem tutaj albo wieżą, no to odbijamy do końca. Mianowicie, w każdym razie finalnie pionek z C3 znajdzie się na D4 i zostanie pionkiem izolowanym. Na przykład Hetman C2 wieża F4 i powiedzmy G3. Albo wróćmy do pozycji, gdzie można by było na przykład zbić teraz wieżą, Wybijamy, wybijamy. No i tak naprawdę ta pozycja byłaby bardzo równa, bo tutaj skoczek mógłby wybić, na co Magnus by prawdopodobnie poszedł. Wybicie na C7, wybicie na D4, posunięcie B3. Jest to remis, moi drodzy. Totalny remis. Myślę, że i białe i czarne nie są w stanie przegrać tej pozycji przy dokładnej grze. W miarę dokładnej grze, bo to jest dosyć prosta pozycja, ale powierza F4 nastąpił ruch G3. No właśnie. Moi drodzy, jest to błąd w tej, w tej pozycji, gruby błąd, który niestety jest no, do trumny, tylko trzeba to wykorzystać oczywiście. To się łatwo mówi, jak widzimy, silnik szachowy. Jak zagrać czarnymi, żeby tę pozycję próbować wygrywać? Mianowicie po ruchu G3 Magnus zbił skoczka. Tak, tak, poświęcił jakoś. To widać gołym okiem, że coś tutaj musi być na, przy tym królu, jeżeli król się odsłania. No, Nepo nie ma innego wyjścia jak przyjąć ofiarę w tym momencie. I Hetman od razu zbił na G4. Co ciekawe, bicie tego skoczka pionkiem było niemalże od ręki przez Magnusa. To jest niesamowite, bo po prostu on czuje, to widać, że coś tutaj się dzieje. I teraz cały myk polega na tym, moi drodzy, że. No, król zagrał tutaj na F1. Jeżeli król zagra na h no to jeszcze bardziej się ogranicza w ucieczce. Król F1, Hetman dał szacha, król G1. No i teraz e, wielkie zdziwienie kibiców. Mianowicie, Skoczek zagrał na F5. Od razu powiem, że to jest dobre posunięcie, bo Skoczek wchodzi do akcji, takie typowe mm, ogólne zasady gry, że figury pomagają w ataku. Taki plan jest, prosty plan Skoczek H4, Skoczek F3 mat. Lecz było jeszcze lepsze zagranie, i to jest właśnie zdziwienie dla mnie osobiście, bo to nie było trudne, co tutaj Magnus y, mógł zagrać. Mianowicie, moi drodzy, no, można sobie zatrzymać materiał, spróbować swoich sił, oczywiście, ale to chyba nie widać. Widać wszystkich, wszyscy chyba widzą, że bicie na F2 to jest ten ruch. I teraz tak. Bić królem nie wolno, nie wolno bo jest Hetman H2 i zdobywamy Hetmana. Co jest po biciu na Hetmanem na F2? mianowicie wieża D6 i tu jest już koniec partii nie ma jak się bronić przed wieżą G6 a straty materialne są nieuniknione no wieża na E7 zbić skoczka nie można bo wieża G6, Hetman się zasłania i ma koniec gry no może nastąpić jeszcze jeden taki ciekawy wariant i prawdopodobnie Magnus nie chciał tego może rozpatrywać ciężko mi w to uwierzyć, bo to jest no, nie chcę mówić dosyć łatwe, no na pewno trudne jak się y, nie ma silnika tutaj w analizie. Po Hetman F1 i wieża G6, co na, zagrać by trzeba było? Król F2 i Hetman H2. Lepszych ruchów nie ma. Król E3 idzie na spacer i wieża G3 jeszcze go tutaj popędza kijem. I Król idzie na E4. No i teraz, y, to mogłaby być ta trudność dla Magnusa podczas gry. No, bo tutaj widać jakiegoś tam szacha na C2, ale wieża się zasłania. I co grać dalej, prawda? Jednakże można by było z zimną krwią zbić pionka. Być teraz pionkożercą. I teraz nie widać dobrych posunięć dla białych. Kompletnie nie widać, bo Hetman musi pilnować pola G2. Gdzieś tam Hetman ucieknie na C4, to mamy Hetman G2 i są kłopoty. No więc na przykład wieża E3, próba wymiany, heroiczna próba wymiany wieży, mogłaby się skończyć szachem. Tutaj widzimy, że też na przykład, jak się Hetman zasłoni na D3, no to y, wtedy też Hetman na G2 i robi się koniec partii, mimo wszystko. Y, I teraz y, właśnie. Wieża D3. Po tym ruchu Hetman A4. Wieża D4. I cała układanka tu się pięknie układa z tego względu, że można by było wybić. Król bije na E3. Skoczek F5. Nie widać obrony. No, król F3 to po wybiciu. Tu zostajemy z ogromną przewagą pionkową w końcówce. Jeszcze taki ciekawy myk, i taki ciekawy obrazek, bo jak zagramy królem. Na e4 to możemy sprytnie wybić wieżę i tu na końcu skoczek daje widełki, również z wygraną pozycją. No ale Magnus zagrał inaczej. Również trzyma tutaj przeciwnika za buzie, że tak się wyrażę. I skoczek po skoczek f5, tutaj białe w tej sytuacji zagrały d6. Próba jakiejś nawiązania tutaj opcji ewentualnie przeszkadza wieży zagrać na d6 i na g6. No, ale skoczek H4 grozi mat w jednym ruchu, więc olewamy tego piona D6 tak naprawdę. Po wybiciu na E3, no trzeba bardzo dokładnie zagrać. Magnus daje szacha. Król zagrywa na F1 i skoczek na F3. No i tutaj się pojawiają siatki matowe. No i teraz tak, jeżeli zbijemy pionkę na C7, to mamy pięknego mata w dwóch posunięciach. I partia by się pięknie skończyła. Jednakże tutaj Hetman zagrywa na F2 w tym momencie. Hetman daje szacha. No i Hetman zagrywa na G2. Po tym posunięciu y, następuje szybka redukcja, moi drodzy. Wybicie na G2, y, wybijamy wieżę, tak w partii nastąpiło i wieża D6. Finalnie po tym całym zamieszaniu y, czarne zostały z pionkiem więcej. No i to jest. Y, to jest wygrana wieżówka, ale w wieżówkach trzeba bardzo uważać, bo można naprawdę się bardzo, bardzo pomylić, mimo że tego nie będziemy zauważali. I w partii król zagrał na F3. Mnie zastanawia, dlaczego wieża przepraszam mocniej, dlaczego wieża nie zagrała na E2, żeby bronić tutaj dwójki. Odpowiedź jest prosta. Wieża zagrywa na D1 i za chwilę zagramy wieża A1 z atakiem na pionka, a jak nastąpi ruch B3, to wieża B1 i tego pionka będziemy zdejmować. Czyli tutaj wieża, no, fajnie się rozgrywa w obozie przeciwnika. Dlatego też król F3. Wieża na D2 i wieża B1. Pasywna obrona Nigdy nie może się skończyć dobrze, ale pasywna obrona jest taka, że tutaj też pionek na B4 ma opcję. G6, bardzo ważny ruch, tutaj będzie marsz pionka H5 na pewno. B4, no wybić należy, no jak wybicie pionkiem, to się szybko to redukuje, więc wybija wieża. Bierza A2, kontrolnie trzymamy tego pionka i Król E4, no i widzimy, że Król E4 to jest jedyna szansa, żeby tutaj próbować zdobyć materię. H5 ze strony Magnusa, Król D5. Wieża C2 sprytnie, no bo jak król C6, no to proste, wybijamy. Więc wieża B3 broni. I Magnus zasuwa pionkiem H4. Król na C6 i pionek zasuwa na H3. Król zbija na C7 i pionek na H2 i już jest bardzo blisko pionek pola do promocji, więc wieża musi zagrać na B1. Moi drodzy, w partii wieża zbiła tutaj na C3 i zaraz do tego dojdziemy, ale. Mógłby nastąpić bardzo ciekawy plan, który by wspomógł tego pionka przy promocji. Jak to, mogłoby, jak to mogłoby wyglądać? Mianowicie, można by było zagrać F6, i to jest dobry ruch, bo po biciu na przykład na B6 istnieje taka opcja jak wieża B2. No istnieje taka opcja. Po wybiciu tej wieży to jest odciągnięcie obrony, i tutaj dorabiamy hetmana. Ta pozycja nadal jest wygrana dla czarnych, ale wiecie, dwa pionki wolne. No tu wprawdzie też robimy pionka g5 za chwilę wolnego, więc byłoby dobrze. No czarne by sobie na pewno poradziły technicznie. Magnus w takich sytuacjach no, jest bezbłędny, więc można, można by było tak grać. Ale m, miał inne plany. Mianowicie y, no, inne plany. Jeszcze tutaj y, w tym planie po hetman b6 można by było zagrać, y, przepraszam, po wieża h1, y, czyli tutaj zasłonie, można by było zagrać g5. Po wybiciu liczymy teraz wariancik. Po wybiciu na B6, G4, A5, G3, A6. I co ciekawe, ruch, który wygrywa, to jest ruch G2. Wieża wybija pionka, robimy Hetmana i wieża wybija na C2. I tu się okazuje, że dwa pionki wolne, ten bardzo zaawansowany, ale jest Hetman B1 finalnie, i tu zdejmujemy wieżę. No, wariant myślę, że nie aż taki trudny, ale no mówię, Magnus miał inne plany i wolał uprościć. Wieża C3. Brzbił. I teraz właśnie nastąpił ruch wieża B3. Ten cały myk tutaj z dorobieniem Hetmana. No wybić trzeba i Hetman został dorobiony. A5 nastąpiło. I moi drodzy, jest to technicznie wygrana pozycja, ale zwróćmy uwagę, czy udałoby wam się, w praktyce to, no to dobrze rozegrać tą, tę końcówkę. Hetman zagrywa na E4. Grozi szach na e6 ze zdobyciem wieży, no więc król zagrywa na a7, hetman daje szacha, no widzimy, że król nie może iść na szóstkę, bo cały czas dostanie tutaj szacha, więc król a8. No i sprytny meg, bo jeżeli byśmy tutaj zagrali hetmanem i e, szachowali króla i wzięli pionka, no to niestety po tym ruchu, no byłoby przykro dla czarnych. Koniec partii. Więc teraz bardzo ładny ruch król g7 i grozi właśnie zagranie hetmanem. E, no i teraz wieża zagrała. Na B6, moi drodzy, dosyć geometryczna pozycja Po ruchu Hetman C5 Nepo się poddał, moi drodzy I tym samym Magnus Carlsen został mistrzem świata po raz kolejny Obronił tytuł, niesamowita sprawa Naprawdę miazga, totalna miazga no, cóż, ale to jest wykorzystanie błędów przeciwnika, co jest bezlitosne w wykonaniu Karlsena. Tu jeszcze mógłby nastąpić ruch wieża A6 na przykład, a to blokuje pionka i zbieramy piony. To jest dosyć łatwa sytuacja do realizacji. No cóż, moi drodzy, dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Dajcie łapkę w górę, będzie mi bardzo przyjemnie, kto dotrwał do materiału, ten na pewno załapkuje. Pozdrawiam. No i mecz skończył się po 11 partiach. Pozdrawiam, cześć.